Do naszej oferty wprowadziliśmy termoparę typu K w formie szczęk. Jest to termopara typu K, umożliwiająca pomiar temperatury od minus 40 do 200 stopni. Długość przewodu to jest około metra, dokładnie 102 cm. Tu jest zakończona standardową wtyczką. I tutaj mamy termoparę, prawda, którą możemy założyć na jakąś rurkę i do badania w trakcie trwania jakiegoś długotrwałego procesu, aby monitorować temperaturę. Jakie są wymiary tej szczęki? Tutaj maksymalne rozwarcie tych szczęk lub elementu, na który możemy założyć, to jest około 35-36 mm. Jak używamy tych szczęk? Przykładowo, mam tutaj miernik temperatury i tutaj standardową termoparę typu K. Podłączę naszą termoparę w tej chwili do tego miernika na kanał numer 2 i zaprezentuję działanie. Mam tutaj podłączony miernik i na przykład chcę monitorować temperaturę grota. No, gdybym chciał w sposób długi na przykład monitorować tę temperaturę przez pół godziny lub godzinę, musiałbym ciągle trzymać przyłożoną tą termoparę do tego elementu metalowego. Dzięki temu, tym szczękom mogę złapać się wygodnie do badanego elementu i monitorować temperaturę przez kilka chwil dłuższych. I tutaj włączę teraz nagrzewanie się lutownicy i teraz mogę swobodnie operować lub obserwować tą temperaturę. Jak widać tutaj na kanale numer 2 temperatura już rośnie, ponieważ grzałka została podłączona do napięcia zasilającego i temperatura rośnie. A tak o, gdybym chciał użyć takiej termopary, która w ogóle nie jest przystosowana do pomiaru elementów, tylko od temperatury otoczenia, byłoby to dosyć utrudnione, bo musiałbym ciągle trzymać. Tutaj są pewne elementy metalowe, które się troszeczkę wolniej nagrzewają i ten pomiar jest dokonywany z pewnym poślizgiem. A więc tutaj ta termopara jak najbardziej do polecenia w trakcie prac jakichś badawczych. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.